Soczyściej, smaczniej, najlepiej. Tymi słowami w ostatnich tygodniach reklamuje się McDonald's, komunikując zmiany w swojej ofercie. Jakie to zmiany, na czym one polegają, o tym opowiem dzisiaj wraz z przedstawicielką Maca, Patrycją Pazio. Siądźcie wygodnie, przygotujcie sobie coś do przegryzienia i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej, ja jestem w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej i nieprzypadkowo w ogródku przy jednej z restauracji McDonald's. Pewnie widzieliście już nowe reklamy Maca, w których komunikowane są zmiany, pierwsze od 20 lat, zmiany w procesie przygotowywania burgerów. Ma być soczyściej, smaczniej i najlepiej. O co chodzi, na czym dokładnie te zmiany polegają? O tym w dzisiejszym filmie. Niektórzy z Was pewnie tego nie wiedzą, ale parę lat temu na kanale Macieje, czyli na tym, który oglądacie, jak jeszcze w zasadzie raczkował, McDonald's zaprosił mnie na wycieczkę po jednej z restauracji, po to, by zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. Obaliliśmy też wtedy parę mitów, no i dzisiaj kontynuujemy współpracę z Maciem i o tych wszystkich zmianach, o tych wszystkich nowościach opowiem wraz z Patrycją Pazio z działu komunikacji w McDonald's Polska. Cały czas staramy się poprawiać nasze produkty i je udoskonalać i dlatego też wprowadziliśmy kilkanaście drobnych zmian, dzięki którym smak naszych burgerów jest jeszcze bardziej wyrazisty. Nasze burgery będą gorętsze, bardziej soczyste i po prostu smaczniejsze. To odpowiedź na oczekiwania naszych gości, którzy poszukują nowych doznań smakowych. W których burgerach zaszły zmiany? W nowej odsłonie dostępny jest kultowy Mac Royal, wywodzący się z Polski Wieśmak, a także hamburger, cheeseburger, McDouble i Big Mac, który dziś interesuje nas najbardziej. Żaden z burgerów nie ma zmienionej nazwy ani zmienionego opakowania i wszystkie te burgery w nowych odsłonach możecie spróbować już we wszystkich restauracjach McDonald's. McDonald's jest obecny w ponad 100 krajach na całym świecie i Polska jest pierwszym rynkiem w Europie, a trzecim w skali globalnej, który wprowadza na swoim rynku zmiany w przygotowaniu naszych burgerów. Polska jest rynkiem cały czas rozwijającym się, poszukującym nowych rozwiązań, a i nasi goście są otwarci na nowości i chętnie je testują w naszych restauracjach. Sprawdzimy sobie te wszystkie nowości, te wszystkie zmiany, jakie zaszły w Macu na przykładzie Big Maca. Big Maca, który jest kanapką kultową i żeby Wam to udowodnić, przedstawię Wam na jego temat parę ciekawostek. Po pierwsze, został wymyślony w 1967 roku w Pensylwanii przez franczyzobiorcę Michaela Jamesa Deligatiego, ale już rok później wszedł do oficjalnego menu w całej sieci. I to, co wyróżnia Big Maca, to po pierwsze to, jak ten burger wygląda. Czyli są dwa kotlety, są trzy kawałki bułki, a druga rzecz, która go wyróżnia, to specjalny sos. Specjalny sos, który bardzo długo pozostawał wielką tajemnicą Maca i dopiero niedawno, parę lat temu, ujawniono skład tego sosu. To jest połączenie majonezu, reliszu, musztardy, octu, cebuli, czosnku w proszku i papryki. Co więcej, w Pensylwanii funkcjonuje także Muzeum Big Maca. Zostało założone przez syna wynalazcy tego burgera, czyli przez Mike'a Deligatiego. Oczywiście w tym muzeum można też tego Big Maca zjeść. Pojedziemy tam kiedyś chyba, co? Do Pensylwanii jeszcze nie byliśmy, no pewnie. No i taka ciekawostka już poza gastronomiczna, można powiedzieć, to istnieje coś takiego jak wskaźnik Big Maca. Jest to nieoficjalny wskaźnik pomiaru siły nabywczej, czyli to jest wskaźnik ekonomiczny, wskaźnik gospodarczy i został wprowadzony przez brytyjski poważny dziennik, jakim jest The Economist, we wrześniu 1986 roku. Także no, wniosek jest jeden. Big Mac to coś więcej niż burger. Zanim opowiemy o tym, co się zmieniło, kilka słów o tym, co pozostało bez zmian. Nie zmienia się rygorystyczne podejście do bezpieczeństwa żywności. Tu znów przytoczę ten materiał sprzed paru lat, w którym myślę, że w wyraźny sposób pokazaliśmy najwyższe standardy higieny, jakie panują w całej sieci. Link do tego filmu wyskoczył Wam w prawym górnym rogu ekranu. McDonald's od lat współpracuje z polskimi dostawcami i mimo zmiany receptury to się akurat nie zmienia. W dalszym ciągu 100% wołowina, która wchodzi w skład naszych burgerów, dostarczana jest przez firmę OSI, zlokalizowaną w Ostródzie. Bułka wypiekana jest przez piekarnię Arysta w Strzegomiu. Chrupiące warzywa, sałata, pomidory, cebula dostarczane są z dwóch lokalnych firm. Green Factory spod Poznania i Iceberg z Legnicy. No i kiedy mówimy o burgerze, automatycznie myślimy o całym zestawie, czyli w skład niego wchodzą także frytki.
Co ciekawe, frytki również dostarcza polski dostawca, jest to Farm Fritz z Lęborka. Były ciekawostki o Big Macu, to jeszcze taka jedna ciekawostka o frytkach z Maca, które myślę doskonale znacie. W ciągu 25 lat, odkąd McDonald's współpracuje z polskim dostawcą, sprzedano ponad 1 miliard porcji tego produktu. Miliard. I gdyby roczną, tylko roczną sprzedaż tych frytek ułożyć taką prostą linię, frytka za frytką, to w ciągu roku ta linia sięgałaby od Ziemi do Księżyca. No dobra, a co konkretnie zmieniło się w procesie przygotowywania burgerów? Głos oddamy Patrycji, ale będziemy te wszystkie zmiany na bieżąco weryfikować. Jedną z kluczowych zmian, które wprowadziliśmy, jest nowa receptura bułki, która teraz jest wypiekana w inny sposób, dzięki czemu jest ciemniejsza, bardziej wypieczona, klasycznie posypana sezamem, a na jej wierzchu połyskuje delikatna glazura. Mamy tego Big Maca i zobaczmy pierwszą rzecz, czy ta bułka rzeczywiście jest ciemniejsza. No myślę, że jest. Wiecie, no dużo Big Maców w życiu zjadłem i ta bułka jest troszkę ciemniejsza. Widać to. Też tego sezamu jest chyba więcej na bułce. Tak, jest to zauważalne na pewno. Podczas zmian, które wprowadziliśmy i nad którymi pracowaliśmy przez wiele lat z naszym dostawcą, udało się wypracować tak dobrą technologię, że teraz będzie ona wykorzystywana jako wzór przez inne rynki na całym świecie. W dalszym ciągu w skład naszych burgerów wchodzi 100% wołowina, która doprawiana jest mieszanką pieprzu i soli na etapie grillowania w restauracji. Co ciekawe, w przypadku takich burgerów jak Big Mac, Cheeseburger, Hamburger czy McDouble, dodatkowo dodajemy świeżą, drobno posiekaną cebulkę do mięsa pod koniec jego grillowania. Burger jest gorący, tutaj o, widać też cebulkę na mięsie, to chyba już ta pora. Pora, by się wgryźć. Mięso przez tą cebulkę też ma troszkę inny smak. No i jest więcej sosu, zauważalnie więcej sosu, a tak jak już mówiłem, sos w Big Macu jest rzeczą ważną. No, cebulka rzeczywiście zauważalna i wizualnie, i kubkami smakowymi. Ser, który jest dodatkiem uzupełniającym całą kompozycję, jeszcze idealnie się rozpuszcza. Też ten ser ciut bardziej się rozpływa, widać to myślę w kadrze. Jem dalej. Po zjedzeniu Big Maca w nowej odsłonie mogę powiedzieć, że te zmiany nie są rewolucyjne, ale jak najbardziej widoczne. To dalej stary, dobry Big Mac, ale troszeczkę ulepszony i troszkę podkręcony. Zmiany, które wprowadziliśmy, na pierwszy rzut oka mogą się wydawać niewidoczne. Jednak jestem pewna, że każdy gość, który spróbuje Big Maca czy McRoyala albo innego naszego burgera w nowej odsłonie, na pewno poczuje różnicę i smak burgera będzie dla niego jeszcze lepszy. Big Mac po zmianach zjedzony, a przy okazji dowiedzieliśmy się paru ciekawostek o tym burgerze i nie tylko o tym burgerze, także o kulisach wprowadzanych zmian. Pamiętajcie, że nie tylko w Big Macu zaszły zmiany, a we wszystkich burgerach wołowych, od cheeseburgera i hamburgera przez McDouble'a i Wieśmaka po McRoyala. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych zmianach i czy próbowaliście już burgerów po ich wprowadzeniu. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.